Cześć! Rowery szosowe Aero są najmłodszą kategorią rowerów szosowych. Są również najatrakcyjniejszą. Do nich wzdycha większość pasjonatów kolarstwa i na nich najczęściej jeżdżą profesjonaliści z World Touru. Czym się one charakteryzują? Po pierwsze, agresywną geometrią, zbliżoną lub nawet taką samą jak w rowerach wyścigowych. Im bardziej pochylona, czyli agresywna pozycja, tym jest ona bardziej aero. Profile ram również zostały zaprojektowane tak, aby wstawiały jak najmniejszy opór powietrza. Stąd płaskie rury. Okazało się, że to nie okrągłe przekroje, a bardziej spłaszczone stawiają mniejszy opór powietrza. Sama rama zbudowana jest z karbonu, ponieważ ten materiał zapewnia lekkość, sztywność, a co najważniejsze umożliwia nadanie takiego kształtu ramie, jaki sobie zażyczy inżynier projektujący rower. Zazwyczaj wyposażone są w komponenty z wyższej półki, od 105 wzwyż, nawet od Ultegry wzwyż. Część producentów już nawet nie używa mechanicznych grup osprzętowych. Sztyca zazwyczaj jest również karbonowa, ponieważ jej profil i tak odbiega od profilu koła, a włókno węglowe, tak jak wspomniałem wcześniej, pozwala tworzyć sporniki o różnym przekroju, np. litery D czy innych trójkątów. W tych droższych modelach kierownica również jest karbonowa. Zdecydowana większość rowerów szosowych Aero ma pochowane wszystkie przewody, ponieważ one również są powodem większych oporów. Nie są to najlżejsze rowery, ale za to są najszybszymi, czyli takimi, które stawiają najmniejszy opór powietrza. Najtańsze rowery to koszt około 20 tysięcy złotych. Najdroższe mogą być bliżej 80 tysięcy. Tak więc Golf albo rower szosowy Aero. Rowery Aero narodziły się dzięki postępowi technicznemu i większym nakładom pieniężnym na badania i rozwój. Chyba również troszeczkę poprzez kolejne ograniczenia stawiane przez UCI. Na początku XXI wieku UCI ustaliło minimalną wagę roweru na 6,8 kg. Rower biorący udział w wyścigu szosowym mógł ważyć minimum 6,8 kg. No i skoro producenci nie mogli zmniejszać wagi roweru, to po jej osiągnięciu zaczęli badać inne siły niż grawitacja, które działają na kolarza. Choć karbon w rowerach był stosowany mniej więcej od ostatniej dekady XX wieku, to jego zastosowanie miało wpływ tylko na wagę i ewentualnie wygodę kierowcy. Po kilku latach, w miarę rozwoju technologii formowania tego karbonu oraz badań w tunelach aerodynamicznych, okazało się, że o ile w górach podczas wyjazdów faktycznie ta waga jest najważniejsza, tak podczas zjazdów i na płaskim, opory stawiane przez rower są bardziej istotne niż jego waga. I tak oto powstały rowery szosowe Aero. Trochę cięższe od rowerów wyścigowych, ale za to stawiające mniejszy opór powietrza i dzięki temu oszczędzające waty kolarzom. Stąd też powód, dla którego rowery Aero mają podobną lub nawet taką samą geometrię jak rowery wyścigowe. Kolarze jeżdżące w wyścigach wieloetapowych mają przygotowane zazwyczaj dwa modele. Jeden wyścigowy lekki w góry, a jeden na inny etap, czyli ten właśnie rower szosowy Aero. A to oznacza, że muszą jak najłatwiej manewrować dwoma rowerami. Muszą się czuć znajomo zarówno na jednym, jak i na drugim typie. Zastanówmy się, dlaczego te rowery są w takim razie tak pieruńsko drogie. Z kilku powodów. Po pierwsze, rozwój tej kategorii jest po prostu drogi. Musisz utrzymywać sporą ilość wysoce wykwalifikowanych specjalistów, którzy z każdą generacją starają się przesuwać poprzeczkę jeszcze wyżej. Do tego badania w tunelach aerodynamicznych itd., itd., itd. Po drugie, osprzęt w tych rowerach jest zazwyczaj topowy. Zdecydowana już większość tych rowerów ma już osprzęt elektroniczny. Często w zestawie są również koła karbonowe, sztyca, kokpit zdarza się również karbonowy i w tej kategorii raczej się nie oszczędza. Po trzecie, popyt. Tych rowerów nie sprzedaje się dużo i nawet jakby były tańsze, to niewielu kolarzy by je kupowało ze względu na bardzo agresywną geometrię. Dla wielu z nas te rowery po prostu są paskudnie niewygodne. Albo jesteśmy mocno rozciągnięci, albo mocno pochyleni. A skoro niewielu cywili je kupuje, to utrzymanie linii produkcyjnej rozkłada się na mniejszą ilość zamówień, więc koszt jednostkowy produkcji jest większy. Dla kogo są rowery szosowe? Na tak postawione pytanie są dwie odpowiedzi. Ogólnie nie wchodząca w szczegóły, dla każdego, kto ma kasę i chęć zakupu takiego cuda. Koniec i kropka. Druga, trochę bardziej szczegółowa, świadoma. Dla najwyższej jakości pasjonatów kolarstwa szosowego. Dla takich osób, które albo kochają kolarstwo i nie jeżdżąc na rowerze, to myślą o jeździe na rowerze,
I dla tych, co wolą mieć auto za 20 tysięcy, a rower za 40 i robią to świadomie. Albo jeżdżą masakrycznie dużo rowerem, trenują, ćwiczą, mają kasę, aby wydać te 30 tysięcy i więcej. Tacy też się zdarzają. I są też oczywiście ludzie, którzy kupują takie rowery, bo je na to stać, a jak wsiadają, okazuje się, że ich bolą plecy, kolana, łokcie i wszystko, co się w ogóle da i okazuje się, że nie jestem Mathieu van der Poelem. Kupno takiego roweru to nie jest zakup nowego BMW X7. Jak masz kasę, możesz jeździć wygodnie, cicho i tak dalej. Te rowery nie wybaczają niewytrenowania, ale ta trzecia grupa ludzi też jest nam potrzebna, bo gdyby nie oni, nie byłoby świetnych ofert na mega drogie rowery, które mają przejechane do 1000 km. Zanim jednak przejdziemy, moim zdaniem, do najładniejszych tych rowerów, chcę spróbować troszkę innego podejścia do listy. Zamiast znanego już Wam przeglądu, tym razem pokażę Wam najciekawsze i najładniejsze dla mnie propozycje rowerów. Lista moich marzeń została podzielona na trzy grupy cenowe. Do 20 tysięcy, gdzie jak możecie się domyślać, nie ma zbyt dużego wyboru, do 30 tysięcy. I tu jest moim zdaniem najbardziej optymalna grupa cenowa, gdybym tyle pieniędzy oczywiście miał. No i numer 3, sky is the limit, czyli marzenia nad marzeniami. Kategoria numer 1, rowery do 20 tysięcy złotych. Tak naprawdę za 20 koła nie ma wielkiego wyboru. Mamy na przykład Aeroda CFSL 8 Disc od Canyona. Specyfikacja. Stack Dorage 1.37, czyli tak jak powiedziałem wcześniej, agresywna geometria. Rower został zbudowany na mechanicznej Ultegrze 2x11 i ma koła systemowe od DT Swiss karbonowe. Super. Do tego bardzo dobrej jakości opony Continental GP 5000, zintegrowany kokpit karbonowy, karbonowa sztyca, waga 7,8 kg, gwarancja na 6 lat. Canyon Aeroad ma w sobie więcej węgla niż niejeden skład w naszym kraju. Rama, sztyca, zintegrowany kokpit, wszystko jest karbonowe. Do tego dostajesz bardzo dobrej jakości koła systemowe od DT Swiss z wysokim stożkiem ze świetnymi oponami Continental GP 5000. Maszyna jest w zasadzie przekozacka. Dostępny jest również w dwóch malowaniach, szary oraz Alpecin Phoenix, choć kolarze Alpecina jeżdżą na ciut innym osprzęcie niż mechaniczna Ultegra. Obecna generacja Aeroda została przedstawiona w 2021 roku. W 2022 przeszła lekki lifting o kolory oraz dodano tę nakładkę gumową na sztycę. Dzięki niej ona miała zapobiegać skrzypieniom sztycy. Czy się udało? Chyba to jest właśnie największy minus Aeroda, że nie. Jestem w stanie wybaczyć brak elektronicznego napędu, bo w zamian dostaję koło karbonowe, sztycę, kokpit, ale YouTube jest pełen wideo ze skrzypiącymi sztycami. I każdy stara się znaleźć sposób na to coś. Canyon nawet opublikował film, jak należy dbać o sztycę. Ale moim zdaniem problem jest z mocowaniem i samą sztycą, a nie z dbaniem o nią. Jest zbyt duży luz pomiędzy sztycą a rurą podsiodłową. To oznacza, że zbyt niskie moim zdaniem umiejscowienie tej sztycy pozostawia miejsce na ruchy, ponieważ karbon pracuje. I dlatego pomimo odpowiednich newtonometrów na zacisku, sztyca się rusza. I to nie jest kwestia jej zabrudzenia. Wielu kolarzy stosuje patent klejenia taśmą sztycy, dzięki czemu ją usztywniają. Chociaż patent ten działa, to nie wiem, czy powinien mieć miejsce po prostu za takie pieniądze. W sumie za jakiekolwiek pieniądze. To tak jakby w BMW nie działały kierunkowskazy. No, kto to widział? Cały rower jest niesamowity. Ma wszystko karbonowe, wszystko bardzo dobrej jakości, genialne opony itd., itd. No, może poza tym mechanicznym napędem, ale jeśli brak elektronicznej grupy napędowej Ci nie przeszkadza, to jest to świetna propozycja. No i z tyłu głowy należy mieć temat sztycy. Kolejna moja propozycja poszła w trochę innym kierunku. Jest to Merida Reacto Rival Edition. Stack Dorage 1.41 i cały rower jest zbudowany na osprzęcie elektronicznym od SREMA, czyli na Rivalu Etap. Koła systemowe Full Chrome Racing 800DB, opony również od Continentala, chociaż jest to Grand Sport Race, aluminiowa kierownica, aerodynamiczna karbonowa sztyca Merida S-Flex z wkładką elastomerową, która ma poprawić wygodę z jazdy i waga 8,7 kg, czyli jest o kilogram cięższa. Merida poszła w zupełnie inną stronę niż Canyon. Canyon do roweru wrzucił wszystko karbonowe, co jest możliwe, a dał mechaniczną Ultegrę. Merida Reacto dała elektroniczną grupę osprzętową, ale aluminiową kierownicą, mostek i koła. Sumarycznie spowodowało to, że rower jest cięższy, ale za to masz elektronicznego rivala. Tylko pytanie, czy warto?
Czy warto poświęcić karbonowe koła i kokpit w imię elektronicznego sprzętu? Moim zdaniem nie. I szczerze powiedziawszy, mając koła karbonowe w domu z innego roweru, moim zdaniem warto się wtedy zainteresować Meridą. Warunek? Mieć karbonowe koła. Specialized Tarmac SL6 Sport. Stack Dorage 1.42, zbudowana na mechanicznej 105, aluminiowe koła DT Swiss R470 na piastach od Specialized'a, opony Turbo Pro, kierownica aluminiowa, sztyca karbonowa, waga 8,06 kg, cena 17 tysięcy złotych i dożywotnia gwarancja. Jest to najtańsza propozycja w tej kategorii. Tarmac SL6 Sport z włókna węglowego dostajesz tylko ramę i widelec. Mechaniczna 105 w porównaniu z poprzednimi rowerami również nie robi wrażenia, ale Tarmac to jest Tarmac. Jego charakter idealnie oddaje hasło marketingowe. Jeden rower, by wszystkimi rządzić. Co to oznacza? Specialized Tarmac jest troszeczkę hybrydą rowerów aero i lekkich wyścigowych. Może nie jest najbardziej aero, ale jest lekki i ma niesamowite możliwości kolejnego odchudzenia. To nie jest przypadek, że trzykrotny mistrz świata z rzędu Peter Sagan poświęcił rozdział w swojej książce Tarmacowi i jasno mówi, że jest to najlepszy rower, na jakim jeździł. To nie jest również przypadek, że na tym rowerze w 2022 roku dwa z trzech wielkich turów oraz mistrza świata i monumenty padły łupem kolarzy jeżdżących na tym rowerze. Nie mówię, że to zasługa w 100% Tarmaca, ale raczej nie dało rady, by wygrać tego wszystkiego, gdyby ten rower był słabej jakości. I oczywiście ten rower nie jest pozbawiony wad. Za 17 koła mechaniczna 105, aluminiowa sztyca, kierownica to balansuje na krawędzi żartu. Ale Tarmac to jest Tarmac. Rowery do 30 tysięcy złotych. Rowery do 30 koła są chyba najbardziej racjonalnym segmentem rowerów aero, choć czy kupując rower za 30 tysięcy możemy mówić o racjonalności? Pewnie to zależy. Tutaj powinniśmy mieć tak czy siak większe pole manewru. To, czego szukam, to węglowego wszystkiego i elektronicznej grupy szosowej. Nie będą to najwyższe grupy, ale będzie w czym wybierać. Świetną ofertą byłaby Ultegra DI2 lub Force, ale 105 i Rival elektroniczny też dadzą radę. Sztyca karbonowa powinna być w standardzie, koła i kierownica też byłyby fajnie, jakby były karbonowe. Na pierwszy ogień idzie Tarmac SL7 Comp Rival Etap AXS za 27 tysięcy złotych. Geometria ramy jest identyczna jak poprzedniego, osprzęt to już jest elektroniczny Rival, koła są dalej aluminiowe DT Swiss, te same opony, dalej aluminiowa kierownica, karbonowa sztyca, waga 7,71 kg, cena 27 tysięcy złotych. Gwarancja dożywotnia. Czekaj, chwila. Czyli mówisz o tym, że wszystko powinno być karbonowe, ale zaczynasz od roweru za 27 tysięcy, który ma praktycznie koła aluminiowe i kierownicę aluminiową? Dlaczego? Bo po pierwsze, koła karbonowe to ja mam w domu. Po drugie, to jest Tarmac. I wiem, że to brzmi dziwnie, ale ten rower jest naprawdę legendą. Ale zaraz, 10 koła więcej, a dostaję tylko elektronicznego Rivala? To chyba nie jest dobry biznes. Zmian jest tak naprawdę więcej, ale są one troszeczkę ukryte. SL7 równi się również materiałem, z jakiego został zbudowany, a dokładnie z opatentowanego łączenia włókien FACT10R. Dzięki temu rama powinna być lżejsza i sztywniejsza. Czy to poczujesz? No jasne, wjeżdżając pod jakiś Zoncolan czy Alpe d'Huez, każdy gram się liczy i być może będzie szybszy na przykład o 30 sekund na całym podjeździe, ale wjeżdżając pod Col du Słomczyn, już niekoniecznie. Kolejny rower to jest Canyon Aeroad CFSLX 7 Disc Etap za mniej niż 25 tysięcy złotych. Czym on się różni? No po pierwsze ma elektronicznego Rivala 2x12, dalej ma bardzo dobre jakości systemowe, koła karbonowe, świetne opony, zintegrowany kokpit karbonowy, bardzo łatwo zmiana podkładek, ale również możliwość regulacji szerokości kokpitu. Jest to moim zdaniem kozak opcja. Sztyca karbonowa aero, dodatkowo pomiar mocy i bardzo dobre siodło na magnezowych szynach od Sele Italia SLR Boost. Waga 7,8 kg, gwarancja 6 lat. I co tu dużo mówić, za 24 400 zł dostajesz rower wszystko mający.
Wszystko węglowe, sztyca, aerokierownica, pomiar mocy, elektroniczny napęd, a na dokładkę karbonowe koła z wysokim stożkiem. Moim zdaniem jest to bardzo dobra oferta, bo czego chcieć więcej? Wyższej grupy osprzętowej? Nie jestem pewien, czy dopłacenie do Forsa czy Ultegry 5 czy 6 tysięcy złotych ma dla mnie sens. Mam przeczucie graniczące z pewnością, że dzięki Forsowi czy Ultegrze nie będę zbyt szybszy. Poza tym nie każdy też jest fanem kanionów i nie każdy może chcieć bawić się w zamówienie i składanie tak drogich maszyn w domu. Część z nas ma po prostu chęć pójścia do sklepu i kupno fizycznego roweru jest bardzo fajnym doświadczeniem. I jest to zupełnie normalne. Gdybym miał opory zamawiania przez internet, na pewno bym popatrzył na Meride Reacto 8000, który już ma nie tylko osprzęt elektroniczny od Ultegry DI2, ale również koła karbonowe Reynoldsa Tubeless Ready, opony Continentala, aerodynamiczna karbonowa sztyca i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Waga 8,7 kg. Gwarancja dożywotnia. Kolejny kompletny rower szosowy Aero, który już ma praktycznie wszystko, poza zintegrowanym kokpitem. Czy to wada? Z jednej strony tak, aluminiowa kierownica i oddzielny mostek generują dodatkowy, niepotrzebny nikomu opór powietrza oraz mniejsze tłumienie drgań. Ale o ile prościej jest dopasować taki rower pod siebie i bez problemu zmienić kierownicę na taką, którą będziesz chciał jeździć i wygodniejszy mostek i tak dalej, a dopiero później kupić zintegrowany kokpit? Dużą zaletą tego roweru jest również Ultegra DI2, która w tej cenie jest dosyć ciekawym rozwiązaniem. Z mojej strony jedyny minus jest taki, że jest brak malowania Bahrain Victorious. Kolejna propozycja od Gianta, Propel Advanced Pro 1. Stack Dorich 1.40 na Rivalu 2x12, koła karbonowe od Gianta o stożku 50 mm, opony również od Gianta, 8,3 kg za 26 tysięcy złotych, gwarancja 5 lat na ramę i 10 lat na widelec. Nie samą Meridą czy Canyonem człowiek żyje. W zapasie przygotowałem jeszcze kilka propozycji, w tym Gianta Propela. Wszystko w karbonie za wyjątkiem kierownicy, co jak widzimy w tych pieniądzach nie jest niczym niezwykłym. Kolor czerwony, wiadomo, najszybszy. Scott Foil RC20. Stack Dorich 1.40, czyli tak jak bazuje większość rowerów. Osprzęt elektroniczny, Rival Etap, koła karbonowe Capital o stożku 50 mm, opony Schwalbe One Race Guard Fold, aluminiowa kierownica, karbonowa sztyca, waga około 8,35 kg, cena niecałe 29 tysięcy złotych. Gwarancja na 5 lat, ale musisz robić serwis co rok. Prezentowany foil to najnowsza generacja roweru Aero od Scotta. Wygląda przekozacko. Profile są bardziej spłaszczone, karbonowe, koła, napęd elektroniczny z pomiarem mocy. Choć kierownica jest dalej aluminiowa, to widać, że ten rower jest nową konstrukcją. Cube Lightning Aero C68X Race. Stack Dorich 1.39. Osprzęt elektroniczny Ultegra z pomiarem mocy, koła karbonowe Newman Advanced SLR o stożku 50 mm z przodu, 65 z tyłu, opony Schwalbe Pro One, Tubeless Easy, zintegrowana kierownica, karbonowa sztyca, karbonowa kierownica, wszystko karbonowe, waga 7,8 kg, cena 30 tysięcy złotych. I mamy w końcu nasz sukces. Rower, który ma wszystko, co chcieliśmy uzyskać w tej kategorii. Karbon wszędzie, gdzie się da, fajne koła, Ultegra DI2 z pomiarem mocy, zintegrowana kierownica, nawet siodło jest na szynach karbonowych, choć ja bym wymienił to siodło od Cube'a, bo to nie moje klimaty. I dodatkowo warto wspomnieć o tym czymś, co się nazywa C68X, czyli proces podwójnego formowania lub wiązania karbonu. Wielu producentów, chcąc się wyróżnić na tle innych, opatentowało swoje modele układania i formowania włókien karbonowych. Specialized ma Fakta, Trek ma OCLV, a Cube ma C68 lub C62. C68 to jest najlepszy, najlżejszy, najsztywniejszy materiał, jaki tylko niemiecki producent ma do zaproponowania. Ten rower ma wszystko, czego możecie sobie zamarzyć. No może poza Dura Ace'em czy Redem, ale nie jest źle. Poza tym Dura Ace jest mi tak potrzebny jak wróblowi hulajnoga.
Jeśli podoba Ci się to wszystko i nie do końca jesteś fanem koloru lub wolisz coś na sremie, to zawsze możesz wybrać trochę tańszą wersję tego roweru, opartą na srem Force Lightning Aero C68X Pro za niecałe 25 200 zł. Również masz świetny rower, również z napędem i taniej Orbea Orca. Czyli propozycja od hiszpańskiego producenta oparta na elektronicznym Force albo Ultegrze 2x12, bardzo dobrej jakości koła karbonowe Vision 40, opony Vittoria Rubino Pro, karbonowa kierownica, karbonowa sztyca, waga 7,6 kg i cena 30 tysięcy złotych. Hiszpański producent poszedł bardzo mocno w aero oraz ergonomię. Bidon również jest aero. Dostajesz również piękny pojemnik na narzędzia aero. Bo jakżeby inaczej, wszystko w tym rowerze musi być aero. Nawet jest regulowany kąt kierownicy. Fajnie, że jest, ale nie do końca wiem po co, bo nią raczej w taki sposób nie powinno się regulować chyba? Regulowany znaczy się odwracany również jest zacisk sztycy. Też nie do końca wiem po co. Jakby ktoś mógł mi napisać w komentarzach po co odwracać zacisk sztycy, będę wdzięczny. Jak widzicie, za 30 koła można już przebierać w ofertach. Moim zdaniem najbardziej interesująco wygląda Cube oraz Canyon, ale Merida czy Scott nie są daleko. Prawda jest taka, że wybierając jakikolwiek model z pokazanych przed chwilą, nie wybierzesz źle. Wszystkie są nowoczesne, mają napędy elektroniczne, które zostały odświeżone w ostatnich latach. To są rowery dopieszczone w każdym calu. Jeśli o mnie chodzi, ja bym brał Cube'a, ale nie tego w opcji za 30 tysięcy złotych, a Lightning Aero C68X Pro. Po pół roku jazdy na sremie osobiście nie widzę sensu dopłacania do Ultegry oraz 15 mm do dodatkowego stożka z tyłu. Być może są jeszcze jakieś różnice, ale dla mnie jako pasjonata raczej nie przekonują do wydania 5-6 tysięcy złotych więcej. Powyżej 30 tysięcy mamy do wyboru creme de la creme producentów szosowych. Najlżejsze, najbardziej opatentowane karbony na Dura Ace'ach, Redach. Przypominam tylko pasjonatom, że im droższy rower, lepszy osprzęt, to i droższe będą części zamienne. Łatwo sprawdzić, jaka jest różnica cenowa pomiędzy kasetą od Ultegry czy Dura Ace DI2. Więc wybierajcie z głową. Prawdę powiedziawszy, mógłbym pokazać w tej grupie 30 rowerów jadąc po ekipach World Tourowych, ale nie chodzi o to, żebym przeglądał katalogi, spisywał itd., itd. Dlatego pokażę Wam tylko te, które moim zdaniem są najciekawsze. No to zaczynamy. Pinarello Dogma F. Stack Dorich 1.44, czyli w miarę wygodny rower. Osprzęt elektroniczny od Force'a, Ultegry w górę, nawet na Campagnolo się zdarzają. Koła karbonowe od DT Swiss, Pirelli P0 Race. Kierownica Mostek od marki Most, waga 7,8 kg, cena nawet powyżej 60 tysięcy złotych. Pinarello Dogma to moim zdaniem najpiękniejszy rower szosowy świata. I wiem, że tak jak Specialized nie jest to typowy przedstawiciel grupy Aero, ale po prostu musiałem go tutaj wrzucić. Koniecznie w kolorze czerwonym albo Team Replica, choć wtedy rezygnujemy z napędu SREM na rzecz Shimano. Ultra cienka i wytrzymała rama tworzona na włóknach karbonowych Torajka T1100. W tym rowerze nawet widelec jest dziełem sztuki. Merida Reacto Team. Tego pewnie się nie spodziewaliście. Większość pewnie obstawiała znowu Aeroda albo Cube'a, a tu Merida. I szczerze powiedziawszy, rok temu, jakby mi ktoś powiedział, że tu będzie Merida, to bym mu nie uwierzył. Ale na targach rowerowych w Warszawie miałem okazję zobaczyć Meridę Reacto Sonego Cobrellego i muszę Wam powiedzieć, że ten rower wygląda jak milion dolarów na żywo. Kolorystycznie wjeżdża w moje gusta i osprzętowo to jest max. Stack Dorich 1.40, tak jak poprzednie Meridy. Osprzęt elektroniczny Shimano Dura Ace, koła karbonowe Metro o stożku 48 mm, Continental GP5000, kierownica, mostek, wszystko karbonowe, marka Vision. Waga 7,7 kg, cena 52 tysiące złotych. Kolejna propozycja, Cannondale System 6. Stack Dorich 1399, osprzęt elektroniczny Shimano Ultegra DI2 wzwyż, koła karbonowe marki Hologram, 64 mm stożki, Vittoria Rubino Pro Speed o szerokości 25 mm, kierownica, mostek marki Vision, karbonowa sztyca, cena 40 tysięcy złotych. Ten rower w malowaniu Replika lub Rafa
jak kto woli, wygląda przekozacko. Cannondale to jeden z amerykańskich producentów rowerów, który choć jest bardzo dobrze znany na świecie, tak w Polsce nie cieszy się zbytnią popularnością. Stawiałbym, że powodem takiego stanu rzeczy jest jego cena, która nie należy do najniższych. Cervelo S5, Stack do Ridge 1.41, osprzęt elektroniczny Force za 9000 euro, wzwyż są również inne osprzęty, koła karbonowe od Zipa, Victoria Corsa Tubeless Ready, wszystko inne karbonowe, sztyca, kierownica, mostek i tak dalej, 7,7 kg i ceramiczne łożyska w suporcie. Kolejny ciekawy rower. Dlaczego? Po pierwsze ze względu na kierownicę, która jest dosyć ciekawym patentem połączonym razem z mostkiem. Po drugie za rurę podsiodłową, zobaczcie jak bardzo jest ona zakrzywiona. Ma to swoje zalety, ale również wady. Największą wadą jest brak możliwości schowania sztycy. Jest po prostu za mało miejsca. Kupując ten rower warto od razu zrobić bike fitting i dociąć sztycę, aby nie okazało się, że trzeba kupować nowej. Sam rower jest dość popularny w peletonie. Drużyna Jumbo Visma wygrała na nim Tour de France oraz zieloną koszulkę w 2022 roku, a w poprzednich latach ze dwa razy Vueltę. I jak zawsze nie mówił, że to dzięki rowerowi. Mówił tylko, że on temu nie przeszkadzał. No i pomalutku, powolutku doczłapałem się do końca. Więc czas na podsumowanie z każdej z tych kategorii. W cenie do 20 tysięcy wybrałbym chyba Meridę, ponieważ już mam karbonowe koła. W cenie do 30 tysięcy wybrałbym albo Canyona, albo Cuba. Oba rowery są bardzo fajne i wyglądają elegancko, ale problem z Cubem jest taki, że tak drugiego roweru może nie być w Polsce. W opcji Sky is the Limit wybór może być tylko jeden. Pinarello Dogma. Na żywo wygląda po prostu tak, że kopara opada. A który rower szosowy Aero podoba się Tobie najbardziej? Włoski, amerykański, a może jakaś customowa festka? Daj znać w komentarzach, na której szosie chcielibyście się spróbować na legendarnych już gassach. Do zobaczenia na ścieżce. Cześć!